pani robi? Proszę mi natychmiast oddać Stasia. Zwariowała pani? Co pani wyprawia? Ja? To pani się nad nim znęcała. Ma pani sądowy zakaz zbliżania się do niego. Co? Wezwijcie policję, tam chodzi patrol. Ta kobieta porwała dziecko. Nie słuchajcie jej, to wariatka, Staś jest moim synem. Dobra, idź po tamten patrol, a panie tutaj zostają i trochę spokojniej. Dzwonię do męża. Halo? Nareszcie oddzwaniasz, gdzie jesteś? Paweł, proszę cię, przyjdź szybko do nas do parku. Jakaś wariatka mówi, że znęcam się nad Stasiem. Wezwała policję. Nie jestem wariatką, wiem co mówię. I nie wiem, kim jest Paweł. Moim mężem i ojcem Stasia. Kolejne kłamstwo. Paweł, błagam cię, pospiesz się. Jesteśmy przy stolikach. Aneta jest coraz bardziej przerażona. Próbuje wytłumaczyć policjantom, że Staś to jej syn, a kobieta, która zarzuca jej znęcanie się nad nim, kłamie. Ta kobieta jest wariatką albo się pomyliła. Nie pomyliłam się. Poznaję wózek i żół Wisława. Kogo? Maskotkę Stasia. Staś jest dzieckiem mojego chłopaka. On go samotnie wychowuje, ponieważ jego matka ma odebrane prawa rodzicielskie za to, że się nad nim znęcała. Nie, ojcem Stasia jest mój mąż. Zaraz tu będzie i na pewno się wszystko wyjaśni. Mąż chyba były. Jesteście po rozwodzie, kobieto. Co? Paweł tak pani powiedział? Jaki Paweł? Wojtek. Staś jest dzieckiem Wojtka. Bzdura. Paweł, nareszcie. Ja zaraz zwariuję. Starszy aspirant Bonacki. Pan zna te dwie panie? Ale to moja żona. Tej pani nie znam. Kim pan jest? Paweł Rudek, ojciec Stasia. Poproszę jakiś dowód tożsamości. Następny kłamca. Ojcem Stasia jest mój chłopak, Wojtek. Ma 34 lata, pracuje jako menadżer w firmie produkcyjnej i samotnie, powtarzam samotnie, wychowuje swojego synka Stasia, który jest w tym wózku. Wystarczy. Pójdą państwo z nami. Na komendzie wszystko wyjaśnimy. Nie, ja... Pokażę państwu nasze zdjęcie. Jesteśmy na nim we trójkę. Tu jest Paweł, Staś i ja. Jesteśmy rodziną. Jak powiedziała moja koleżanka, wszystko wyjaśnimy na komendzie.